Czy to już koniec ciągnącego się jak brazylijski serial remontu ulicy Strzegomskiej? Choć sprzęt drogowy powoli pomyka między pędzącymi samochodami, to jednak ruch odbywa się normalnie. Jeszcze ostatnie poprawki, by asfalt był równy i gładki. W historii ulica Strzegomska miała już kilka przełomów. To zdjęcia ulicy Strzegomskiej z października 2014 roku. W początkowej wersji remont miał się zakończyć w czerwcu 2015. Minęło lato, jesień, zima, a końca prac remontowych nie było widać. Ja mogę tą drogą przeprosić kierowców. To jest jedyna tak ciągnąca się inwestycja. Tak mówił prezydent Szełemej w grudniu 2015 roku. Wiosną 2016 roku powiało optymizmem, że remont dobiega powoli końca. W lipcu 2016 roku kierowcy mogli już swobodnie poruszać się po remontowanym blisko 3 lata 3-kilometrowym odcinku ulicy Strzegomskiej. W tej chwili, jak widzimy, do ukończenia całej inwestycji pozostało jeszcze wylanie warstwy ściernej. To oczywiście musi się odbyć przy sprzyjających warunkach pogodowych. Do ukończenia są również ciągi piesze i rowerowe po obu stronach ulicy, jak również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. To jest przewidziane na sam koniec tej inwestycji. Długo oczekiwana inwestycja zmierza ku końcowi. Ale jednak nie zmierzała, bo w tym roku ponownie droga została zamknięta na kilka dobrych tygodni. Czy tym razem to otwarcie ostateczne?